Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Slejka, to jest kolejny poradnik do Gimpa, tym razem jak zrobić layout na YouTubie. Wiem, że już był taki poradnik, ale to jest nowsza wersja, myślę, że bardziej odświeżona i myślę, że więcej się z niej dowiecie niż z tamtego. Także pobieramy moją paczkę graficzną, była w specjalu na 100 widzów, będzie teraz też w opisie podany link. I kiedy już ją pobierzemy, uwaga, waży niemało, może się trochę długo pobierać. Wchodzimy w szablony i wybieramy szablon zwykły. Ładujemy go do Gimpa, na przykład przesuwając go na okno Gimpa. I mamy nasz szablon, także z tłem. Dwie warstwy. Pierwsze, co musimy zrobić, to dać jakiś stok. Jeśli nie chcemy stoka, możemy dodać sobie jakieś wzorki. I to jest w mojej paczce. Na przykład we flarach. Możemy sobie dodać cokolwiek w tle. Możemy sobie też dać jakąś teksturę. Co chcemy. Ja w tym przypadku posłużę się stokiem z Minecrafta. W tym poradniku wytłumaczę wam, jak tego użyć. Weźmiemy sobie, że ten stok jest dosyć mały. Ale myślę, że będzie efektowny. Bardzo ładny obrazek. To jest na jakimś texture packu, ale bardzo ładnie to wyszło. Bierzemy ten obrazek, skalujemy go, czyli wchodzimy w zakładkę warstwa, skaluj warstwę i szerokość dajemy na 2600. Wpisałem 500, przepraszam. Zwykły klawisz na klawiaturze. Jeśli chcemy, aby wysokość się nie zmieniła wraz ze zmianą szerokości, to taka rada ode mnie, to oznaczamy tą taką jakby pineskę tutaj. Taki łańcuch. Ty nie będzie się zmieniać razy z tyłu. Także zobaczcie, jeśli to odznaczymy, że będą rozłączone, to ja tutaj dam bodajże 20, a tutaj nic się nie zmieni. A jak to dodamy i zmieni na przykład 1, jak widzicie, to też się zmienia. OK, jedziemy dalej z poradnikiem. 2600, 2064 nam wyszło. Ładnie się przeskalował, ustawiamy go. U was też szerokość musi być 2600, jeśli korzystacie z mojego szablonu, bo inaczej nie będzie dochodził do granic warstwy. Do granic warstwy tło. Zmieńmy sobie nazwę tego stoka właśnie na stok, nie na Magic of Minecraft, jakieś coś tam. U was może być inaczej, chyba jeśli używacie innego stoka. Ok, mamy warstwę stok i teraz można ją przyciemnić. W tym wypadku używamy narzędzie gradient i bierzemy kolor pierwszoplanowy do przezroczystości. Przyciemniamy ładnie. W ogóle dajmy sobie tą warstwę pod warstwę szablon. Wtedy będziemy widzieć, gdzie jest nasz szablon. Przyciemniamy w ten sposób. Powiem wam, że to wygląda dużo estetyczniej, niż gdy na layoutie się widzi, że to tło się tak nagle kończy, tak urywa. A tak jak wychodzi z takiego przyciemnienia, to dużo lepiej wygląda moim zdaniem. Dlatego jak ja robię layouty, to zawsze daję takie przyciemnienie. OK. Mamy już nasz stok. Teraz możemy dodać sobie rendery. Render, jeśli ktoś nie wie, jest to obrazek bez tła. Wchodzimy w folder rendery. Tu mamy jakiekolwiek rendery. Dajmy sobie creepera może, takiego. To wszystko jest z mojej paczki. Tutaj mogę mieć też inne rzeczy, bo przez ten czas, jak dodałem tę paczkę, to wiele się mogło zmienić. Dajmy sobie jeszcze ghasta. I chyba starczy. Dwa rendery wystarczą. Teraz te rendery możemy w jakiś sposób przesunąć. Także mamy ghasta, dajmy sobie po tej stronie, a creepera po tej stronie, nawet są dobrze obrócone. I dajmy je pod warstwę szablon. Teraz, używając narzędzia obracanie, obrót, możemy zrobić takie wrażenie, jakby one się wychylały zza tego szablonu. Coś takiego. Ten creeper się tak wychyla. Tak samo z tym ghastem zrobimy. O. Tak w ogóle fajny ten ghast, tak się uśmiecha. Okej. Jak widzicie, tutaj widać napis autora, który zrobił ten render, tak, a tutaj widać róg ghasta. Jeśli chcemy to skasować, starczy, że użyjemy narzędzia gumka. Odpowiednio je powiększymy, więc zwiększymy skalę. Wejdziemy na tą warstwę i po prostu zetrzemy ten napis. Tak samo zrobimy na tym. Tylko pamiętajcie, to musi być na tych warstwach, na których są rendery. Na przykład jak weźmiemy warstwę szablon i będziemy próbować to zetrzeć, to nam się szablon zetrze. Ok.
Mamy rendery, możemy dodać do nich taki specjalny efekt, tak jakby rozmycie. W tym wypadku, żeby zrobić to dużo szybciej, bo inaczej byłoby więcej roboty, łączymy te dwa rendery. Mamy tutaj dwie warstwy z renderami, łączymy je. Także na górnej warstwie, tej, która jest wyżej, w tym układzie, używamy połącz w dół. Aha, jeśli nie widzicie tego okienka warstwy, kanały, ścieżki, cofnięcie i tak dalej, to wchodzicie w okna, ostatnio zamknięte doki i tutaj powinno być to. Jeśli nie, to gdzieś tutaj, w ogóle poszukajcie tutaj w okna i to na pewno będzie. Słyszeliście takie biknięcie, tu mój zegarek, przepraszam za to. Okej. Jeśli już połączyliśmy te warstwy, duplikujemy je. Czyli klikamy na to prawym przyciskiem myszy i bierzemy duplikuj warstwę. Na dolnej warstwie używamy dopasuj wymiary warstwy do obrazu, a potem filtry, rozmycie Gaussa i dajemy 25. I pionowo też 25, to się powinno automatycznie zmienić. Typ rozmycia IIR, RLL. Weźmiemy IIR, to musi być, i bierzemy OK. Jak widzicie, jest taki obłoczek jakby za nimi. Jeśli chcemy wzmocnić ten efekt, żeby ten obłoczek był mocniejszy, o, teraz go lepiej widać, jest taki rozmyty creeper. Możemy duplikować tą warstwę po kilka razy i jak widzicie, ten efekt się zwiększa. My zduplikowaliśmy tą warstwę. Oj. A, gdy zduplikujemy tą warstwę, trzeba ją połączyć, żeby była jedna, bo inaczej dużo się robi śmieci na tym naszym obrazku i można się mocno pogubić. Ja zawsze łączę, żeby to było lepsze. W ogóle, zobaczcie, o ile lepiej wygląda ten ogień, który wystrzelił gaz z tym efektem. Okej. Mamy rendery, teraz przechodzimy do napisu. Klikamy na najwyższą warstwę. Używamy narzędzia na napis, tak to się nazywa? Albo tekst. Tak. Używamy narzędzia tekst. I dajemy sobie tutaj jakikolwiek tekst. Ja wpiszę poradnik, gdyż mamy teraz poradnik. Kolor ja sobie ustawię na biały, wy jak chcecie. I powiększamy ten napis odpowiednio, tak żeby pasował do obrazka. Zmieniamy czcionkę. Dajmy sobie czcionkę na przykład Basica. Basica V2012. Bardzo dobra czcionka, polecam ją ściągnąć, jak oczywiście jeśli chcecie. Możemy sobie tutaj zwiększyć odstęp od liter. I taka uwaga, jeśli używacie czcionki, która zaczyna się, która nie ma nawet od początku tego okienka żadnego piksela odstępu, to radzę dać spację na początku. Potem wam wytłumaczę dlaczego. Po prostu dajcie spację na początku napisu. To i tak wam niczego nie popsuje, a to jest taka moja dobra rada. Także mamy tą naszą czcionkę, mamy ten nasz napis i ja wpadłem na pomysł, że nie będę sobie tutaj gradientował ani nic, tylko zostawię po prostu na biało napis i zrobię obwódkę wokół niego. Żeby coś takiego zrobić, klikamy na warstwę poradnik, wchodzimy w edycja. Zaraz. Czekajcie, najpierw wybieramy kolor. Kolor musi być czarny. Potem wchodzimy w to. Wybieramy tekst na zaznaczenie. Tak, żeby się zaznaczyło. Teraz wchodzimy w edycja. Rysuj wzdłuż zaznaczenia. I dajmy sobie szerokość linii na 4 na przykład. Rysuj. I mamy ramkę wokół napisu. Zaznaczenie nic. Klikamy, żeby nie było tego połyskującego zaznaczenia. I mamy ramkę. Teraz możemy obrócić ten napis. Żeby to zrobić, bierzemy warstwa, przekształcenie, obróć się 90 stopni w lewo w moim przypadku i w ten sposób mamy ten napis wzdłuż naszego layoutu. Teraz możemy go zrobić po drugiej stronie. W tym, żeby to zrobić, klikamy na poradnik, duplikuj warstwę i tą warstwę bierzemy warstwa, przekształcenie, obróć o 180 stopni. Mamy drugi napis, też go ustawiamy wzdłuż layoutu. Mamy nasze dwa napisy. Zróbmy coś takiego podobnego jak z renderami, tyle że w innym kolorze. Także łączymy te nasze dwa napisy. Jak widzicie, tutaj macie podgląd, że te dwa napisy się połączyły. Duplikujemy warstwę. Na dolnej warstwie bierzemy kanał alfa na zaznaczenie. Chowamy górną warstwę, czyli klikamy na to oko, które jest wyżej. Na tej wyższej warstwie, na to oko klikamy. Teraz bierzemy kubełek, wybieramy kolor niebieski i wypełniamy napis. Możemy to robić w ten sposób, możemy też wziąć pędzel, chodzi na to samo, zwiększamy skalę i możemy się w ten sposób pobawić.
moim zdaniem dużo lepsze i dużo szybsze. W ten sposób pędzlem to zamalować. Teraz bierzemy zaznaczenie nic, przywracamy widoczność pierwszej warstwy, czyli to oko. Klikamy na dolny napis, na dolną warstwę poradnik, nie na kopię, tylko na tą dolną. Bierzemy dopasy i wymiary warstwy do obrazu. Teraz na dolnej warstwie używamy filtry rozmycie, rozmycie Gaussa, też na 25. Czekamy, aż się rozmyje. I teraz możemy wzmocnić niebieski efekt poświaty, duplikując warstwę powiedzmy 3 razy. Teraz połączymy ją w dół, żeby nie było takiego zaśmiecenia. I mamy nasz napis. Teraz możemy połączyć nasz napis główny z tą poświatą na dole, łącząc je w dół i możemy nimi przesuwać w dowolny sposób. Ja ustawię ten napis tutaj. Nasze rendery są tutaj. Także mamy prawie gotowy layout. Jeszcze ostatnia opcja, jeśli chcemy, możemy dać link do naszego kanału na górze. http www.youtube.com user. Jak możemy nazwać randomowego usera YouTube? Cokolwiek, nie wiem. Nie. Dobra. Wściekły kurczak. Nie wiem, skąd mi to przyszło do głowy. Okej. Damy sobie ten napis na biało, przynajmniej ja tak robię. I zmienię sobie czcionkę na Batman Forever Alternate. To zależy od was, jaką sobie czcionkę dacie. I radzę zawsze rozmiar tego napisu dawać na 15, gdyż wtedy idealnie on się mieści u góry na layoutie. Jak widzicie, tutaj mamy jeszcze odstęp między literami, to możemy zmienić na mniej, powiedzmy na 2. Dajemy ten napis na górze. On jest prawie niewidoczny. Oj, 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 przez przypadek przesunąłem szablon. On jest prawie niewidoczny w tej chwili, bo jest biały. To troszeczkę psuje nam klimat. I wyjściem z takiej sytuacji jest albo zmienienie tego koloru, albo zmienienie koloru tego napisu, na przykład na, nie wiem, szary, gdy jest on widoczny. Albo można dodać coś takiego, jak ja robię. Czyli duplikujemy warstwę z napisem. Na górnej warstwie wyłączamy widoczność, czyli klikamy na to oko. Na dolnej warstwie bierzemy prawym przyciskiem myszy narzędzie tekstowe. Zmieniamy kolor tego napisu na czarno. To możemy sobie zamknąć. Teraz klikamy przesunięcie, narzędzie przesunięcie. Klikamy na napis, ten czarny. I strzałkami na klawiaturze klikamy dwa razy w prawo, dwa razy w dół. Teraz przywracamy widoczność górnej warstwy i mamy taki efekt 3D. Mi się to bardzo podoba. Możemy połączyć teraz te dwa napisy. Mamy nasz napis na górze layoutu. I wszystko gotowe. Efekt wygląda w ten sposób. Teraz zapisujemy, bierzemy plik, zapisz jako. Wybieramy sobie nazwę, na przykład poradnik. I jeśli chcemy zachować najlepsze efekty, możemy dać sobie rozszerzenie PNG, ale jak wiecie, na YouTubie jest ograniczenie do 2 mega bodajże layoutu. Nie może on ważyć więcej niż 2 mega, a kiedy jest rozszerzenie PNG, bardzo często waży więcej niż 2 mega. Więc dajmy sobie rozszerzenie JPG, żeby nie ważył więcej niż 2 mega. Wybieramy miejsce, gdzie chcemy to zapisać. Klikamy zapisz, eksportuj. I tu zmniejszamy lub zwiększamy sobie jakość. Możemy dać jakość na 100, ale bardzo często kończy się to tym, że jest wielkość pliku większa niż 2 mega, więc ja najczęściej daję jakość na 95 i wtedy mam praktycznie pewność, że będzie mniej niż 2 mega. Zapisujemy. Jeśli się nie mylę, to jest 2 mega, może być to 7 mega. A jak widzicie, nasz layout waży 545 kilobajtów, dlatego na pewno YouTube go przyjmie. To jest taka moja rada. Wcześniej się pytaliście w komentarzach, jak ja to robię, że moje layouty właśnie ważą tak mało, a to jest właśnie sposób. Także żegnam się z wami, do zobaczenia.